Przyjmij Boże, w 15 niedzielę zwykłą ciągu roku. Kogo łatwiej kochać? Człowieka, którego widzę, czy Boga, którego nie widzę? Jeśli powiem człowieka, to ktoś mi zarzuci, że nie traktuję wszystkich z jednakową intencją. Jeśli powiem Boga, to można zapytać, dlaczego grzeszysz? Jedna i druga miłość jest trudna, bo obie wymagają zrozumienia. Myśląc o bliźnich, to czasem jest nam nie na rękę pomagać takiej czy innej osobie. Nie lubimy jej, nie ma czym nam odpłacić, myśli inaczej niż my, jej poglądy polityczne, poglądy na świat różnią się od naszych. Jest tak wiele powodów, by nie okazać dobroci potrzebującemu człowiekowi. I często rzeczywiście mamy z tym kłopot. Mamy kłopot, żeby miłować tych, których widzimy. Bo przecież my również zadajemy pytanie, kto jest moim bliźnim? Krewny, bliski, przyjaciel, sąsiad? Może tych, którzy są przy mnie, jest trudniej miłować, bo mogą zranić najbardziej. Ale z drugiej strony, tych, których nie znam, mogę odrzucić, bo stwierdzę, że nie warto się dla nich poświęcać. A jeśli chodzi o Boga, to czy miłość do Niego nie jest często przez nas sprowadzana do kultu? Odmówię modlitwę, złożę ofiarę, odprawię post, pójdę w niedzielę do kościoła. Miłość do Boga mam już z głowy. Ci, którzy sądzili i nadal sądzą, że okazują pełną miłość Bogu przez swoje religijne akty, przez składanie ofiar i modlitwę, zapewne czynili tak ze szczerego serca. Jezus twierdzi, że to nie wystarczy. Miłość do Boga staje się pełna, gdy miłuje drugiego człowieka nie za coś, co posiada, ale za to, kim jest. A jest tak samo jak ja odbiciem Boga. Jeśli religijność nie otwiera oczu na braci i siostry w potrzebie, jeśli krępuje te ludzkie odruchy współczucia, to nie tyle sama religijność jest fałszywa, ale jej zbyt wąskie postrzeganie przez chrześcijanina. Właśnie poza pytaniem o to, kto jest bliźnim, niepokojącym pytaniem jest, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne. Dlaczego jest niepokojące? Bo sugeruje, że zbawienie zależy ode mnie samego. Oczywiście ono miało inny kontekst 2000 lat temu, a inny ma teraz. Dziś fundamentalną sprawą, którą chrześcijanin powinien wiedzieć, jest to, że to Jezus zbawia. Właśnie podejście, że ja mam na coś wpływ, mogę coś uczynić, do czegoś mogę dojść o własnych siłach, zmienia wszystko. To stawianie siebie w centrum. Nikt z nas sam nie usprawiedliwi się. Dlatego nie ma sensu przed Bogiem robić czegokolwiek, żeby się usprawiedliwiać. Zero szopki. Przed Nim możesz być sobą z wszystkim, co w Tobie fajne i z tym, co totalnie beznadziejne. Opowiadając przypowieść o dobrym Samarytaninie, Jezus modyfikuje pytanie z kto jest moim bliźnim na pytanie, jak Ty możesz okazać się bliźnim dla kogoś. Nie koncentruje się na tym, komu udzielono pomocy, choć pyta o to uczony w Piśmie, lecz na udzielającym pomoc. Bliźnim jest najpierw ten, kto się zbliża do drugiego człowieka i okazuje mu miłosierdzie. Mamy uświadomić sobie, że stale jesteśmy bliźnimi dla kogoś, ale nie zawsze chcemy nimi być i aktualizować te cechy. Takim dobrym Samarytaninem jest najpierw sam Chrystus, który nie pyta, co jest źródłem naszych cierpień, naszego bólu i osamotnienia. Nie docieka, czy cierpimy z własnej winy, czy nie. On stał się obrazem Boga niewidzialnego, jak przekazuje nam święty Paweł. Zechciał Bóg, by w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego i dla niego znów pojednać wszystko ze sobą przez krew jego krzyża. Być może uczony w prawie wcale nie uważał siebie za człowieka poranionego i bezsilnego. Mniemał, że w zasadzie niewiele mu już brakuje, skoro Boga już kocha całym sercem, ale jeszcze pozostaje ten nieszczęsny bliźni, z którym nie wiedział, co począć. Jezus w przytoczonej przypowieści mówi wyraźnie: bądź dobry dla drugiego człowieka, nawet wtedy, gdy z drugim człowiekiem nic cię nie łączy. By tak żyć, trzeba uczyć się kochać, bo nie wystarczy pozostać posłusznym przykazaniu na poziomie głowy. Trzeba zrobić mu miejsce w swoim sercu. Tu z pomocą przychodzi nam Mojżesz, który mówi: będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, gdyż słowo to jest bardzo blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu, byś mógł je wypełnić. Bóg nie może być na końcu kolejki naszych wartości. Bóg zawsze jest pierwszy i tylko On jest Panem naszego życia. Dlatego nie możemy Go kochać jedynie miłością sentymentalną, uczuciową, dewocyjną. Bóg chce, byśmy Go kochali miłością totalną, całkowitą, całym sercem,
całym wnętrzem, duszą, umysłem, całą osobą, całym życiem. Nasza duchowość, umysł, uczucia, zmysłowość powinny być przestrzenią przyjmowania i dawania miłości. Jeżeli nie kochamy Boga, źródła miłości, to miłość bliźniego jest iluzją. I odwrotnie, jeżeli nie kochamy bliźnich, to nie łudźmy się, że kochamy Pana Boga. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.